is eternal. And the Sinai belongs to us. Cześć, witam serdecznie, jestem Bartul, zapraszam na trzeci materiał z Assassin's Creed Origins DLC Ukryci. Rozpoczęliśmy zadanie poboczne w poprzednim odcinku, tak przypadkowo. Czekajcie, które to zadanie aktywowałem? Zaraz sobie to sprawdzę. O kurczę, nie ma tutaj tego zadania. Oba zadania nam znikły. Także weźmiemy pierwsze lepsze z brzegu. Królewskie mury, o, na przykład to odszukaj i zabij Ampeliusza. Dobra, gdzie to mamy myknąć? A, tutaj. Królewskie mury, a tutaj mamy zadanie z szacunku dla brata. I tutaj jeszcze mamy balada o Si, Mucie i Gercie. Dobra. Tak się składa, że chyba się tutaj nie możemy przenieść szybką podróżą. Także sobie to odblokujemy. Czekajcie, bo mamy tam myknąć. Dobra. A czekajcie, bo ten chłopaczek za mną idzie. Quiet down, boy. Be calm. Why are you saying such things? The bounty hunters looking for a man with an eagle. I will receive gold if I tell them. What bounty hunters? They call themselves the Shadows of the Scarab. The Scarab? Ah, Nek, little boy, I'm not the man you are looking for. That is no eagle. It is a pigeon. It's a very brave pigeon. Wait, are you lying? I'm telling the bounty hunters. I should find these shadows of the scarab. Czekajcie, właśnie, bo to było zadanie Cienie Skarabeusza. Zdaje się to zadanie, a jest to zadanie tutaj rzeczywiście. 20 tysięcy możemy za to otrzymać. Tutaj mamy łuk łowca nagród. A gdzie to nas zabierze? O kurczę, nie ma tego tutaj. Ej. Dobra, no w takim razie to zadanie zostawmy w spokoju. A, bo to zadanie z Królewskiej Mury to zadanie główne. To nie. Dobra, powstanie Shakilat. 270 metrów stąd, więc sobie to zrobimy, a później te cienie Skarabeusza. Zadanie główne na razie sobie zostawiamy w spokoju. Czekajcie, bo się kurczę gubię. Gdzie to mamy iść? Tutaj. Dobra, ruszamy. Kurczę, 2 minuty zajęło mi tutaj. Kurczę, powiem wam, że świetna giera, naprawdę. Wiem, że te zadania są takie troszkę przygłupawe. Ale gra się naprawdę fajnie. Można było zjechać też na Tyrolce, okej, już mniejsza z tym. Szukaj zaginionego ukrytego na statku kupieckim. W sumie zapomniałem tego używać. Potrzebujemy trochę skór, żeby sobie ulepszyć wyposażenie. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Chodzi o teren śledztwa. A czekajcie, bo goście tam nie żyją przecież na dole. Na każdym statku są jakieś punkty. These cages are small. Were they for children? A broken shield of the hidden ones. Osokan was here. Dobra. Sokon, where poor child? Ah, these cages for children are atrocious. Przenieś, no nic nie będziemy przenosić. The merchant killed.
and dead Romans. Someone who disposed of these Romans did so with great skill. It must have been a hidden one. The merchant was robbed. Curious. Czekajcie, my musimy tutaj zrobić śledztwo. Dear gods! Nabatean children sold into the quarry as slaves. These innocent souls are kept in an underground holding pen in the quarry. I should go there. Nabatejczycy sprzedani do kamieniołomu Klimsa. Ej, tata, byłem już przecież. To tam byłem. No dobra, to nic. Tu nic nie ma chyba, dobra. ...42 poziom mamy. Jak zdobędziemy 45, to sobie ulepszę wyposażenie do tego poziomu. Tak się zastanawiam, czy nie nagramy jeszcze tego drugiego DLC. Coś tam królowa z faraonem, coś związane. Nie pamiętam tytułu. Zobaczymy, zobaczymy. Najchętniej to bym zagrał w Odyseja, a później zajmiemy się Valhallą. Tylko na Valhalla trzeba mieć lepszy sprzęt chyba. Także to chyba jeszcze trochę poczeka. Osokan must be held here. Czekajcie, tutaj możemy skoczyć. A to już tu byłem przecież w tym kamieniołomie. I should be cautious around here. Unlike you myrmidons. No, patrzcie. Ja już tu byłem. Chains used on these poor children. Oh, gods. Let's get out of here. W tej jaskini już byłem raz, więc... No. Ja się nie chcę zatrzymać. You must be the great Bayek. Understand this. I investigated the docks. And found a woman liberating the children on a slaver's barge. A liberator's behind the pillaging. A Nabatean warrior known as Shakilat. She hands out the spoils to the people and strikes with incredible swiftness. I was following her, but was captured by Romans. She has found safety with the children in a courtyard between the bureau and the quarry. Well, czyli to jeszcze nie jest koniec, proszę, super. Ale piękna noc. Patrzcie, jaki księżyc. Dobra, ruszamy tam. Powiem, że te klimaty takie starożytne są zdecydowanie lepsze niż na przykład te takie bardziej nowoczesne asasyny. Let your hearts be still, children. I am your protector. The Sinai is your home. You are so brave, Shakilat. Oh, great warrior, you are Iset. By Amun-Ra, I will not let these centurions take you to be sold off like bags of grain. Please do not let them take us again. I cannot wait to eat a good meal. Soon, my darlings. Soon. You are stealing for the workers in the quarry. If you wish to arrest me, you will have to rip my heart out before I take chains on. Do not worry. But your ways may lead to Roman reprisal. You are trying to defend, yet harm could come of your actions. Nick, I am not to blame for their oppression. I am a liberator. You beget oppression. Liberation is a subtle work of art, not simple petty theft.
You cannot take freedom. You must create it. I know the shape of freedom. I lived it with my husband here in the Nabatea, before he was crucified like a fly by Tacito. O cholera, jasno. Now earn your reputation. I will show you how nothing stops me. There is the so-called liberator! She robbed our outpost! Get her! For Nabatea! Hold strong, Shakila! Defend these children with me. You will not regret it. Curse you, Roman jackals! There is no surrender for you. Wszystko zebrałem. Where are you going? I'll stay no longer. I will draw the other Romans away from these innocents. There are no more. There will always be more. Not if you join us. I do not understand what you ask of me. You fight well. A warrior of your kind is rare. Follow our path and you will not regret it. I do not join cults. We are liberators and do not abide by the rules of false oracles and tyrants. You are a chosen one. I work for good. I want to help heal our lands. Shakilat, I'm sure you have the car of the Hidden One. But how can I trust a stranger? I work alone to save my people. I only trust myself. We have the same values. You must only decide whether you apply your skills for the benefit of few or all. Look me in the eyes and tell me there will be no more hate, no more war, no more men in chains. These are all broken by our creed. Your creed. And if I do choose to give myself to it, to believe it, what must I do? Jump. Kurczyć? Odesko wiary? How do we proceed? Jak się odwołał? I do not understand what you ask of me. Jak się robił ten skok wiary? Bo zapomniałem. I work for good. I want to help heal our lands. I would... Jak się odwołał skok wiary? Kurczę, peta... pieczone. A, chyba wiem. Show you how nothing stops me. How do we proceed? Dawno nie grałem, sorry. Wcale się nie dziwię, bo samym też nie skoczył. That was incredible. I thought I was going to die. You are reborn as a hidden one. How do we proceed? We have a bureau and a ceremony celebrating your pledge. I will enter the shadows. Welcome to the Brotherhood. No i proszę, mamy jakąś tam jedną ubite. Dobra, ruszamy dalej. Pójdziemy chyba tutaj. Chociaż tu to zadanie główne. To zadanie główne na razie nie chcę wykonywać. Gdzie nie jest Karabeusza. Pytanie, gdzie to cholera jest to zadanie? O się, daleko to cholera jest tutaj. Patrzcie, nie ma podpowiedzi. Zabicie nie Skarabeusza. Niedobrze. W takim razie, wiecie co, może zadanie główne zrobimy w takim razie.
Bo to zadanie poboczne. Aha, chyba wiem, co to jest. Wróć. A, to są te cienie. Dobra, tego zadania chyba nie wykonamy na razie. Chociaż ja wiem. 45 poziom mają chłopaki. Dobra, zostawmy to zadanie w takim razie. Myślę, że damy radę wykonać, ale na razie nie damy. Królewskie mury. Dobra. Super. Może być zadanie główne. Musimy sobie odblokować ten punkt synchroniczny. Czemu nie mogę wierzchowca wezwać? Dobra, zostawmy te rebeliantów. Skupmy się na zadaniu. Patrzcie, jakiego konia mam. Legendarnego konia. No, śmigamy tutaj. Przyjmiemy sobie ten punkt. Tylko czekajcie, czy ja tędy jestem w stanie przejść? Nie. To nie tędy droga, tylko tutaj. To ja muszę się tam wspiąć. Dobra, wspinajmy się na górę. Na pewno dzięki temu odblokują się nam tutaj różne miejscówki na mapie. Kurczę, jakie zamczysko. Zaraz tam będziemy szturmować to. Co my tu mamy? O właśnie, te pytajniczki też będę chciał je zaliczyć. Nie wiem, czy jak nam starczy czasu, to będziemy to robić oczywiście. O, cały czas tutaj zadanie jest jeszcze te poboczne. Dobra, zadanie główne sobie zrobimy teraz. Apeliusz nadzoruje wszelki handel na Półwyspie Syna i cokuje go przy tym skuteczność i bestialstwo. Dobra. Czekajcie, czy ja tu mogę dać skok? Mogę. Co? Wszystko fajnie, tylko ja będę musiał, kurczę, przejść przez ten. No nic, trudno się mówi. W nocy wszyscy śpią, więc możemy mieć trochę przewagę, dopóki mnie nie wykryją oczywiście. No nic, wchodzimy na górę. Czekajcie, żeby ktoś mnie nie wykrył zaraz. Oh shit. Dobra. Cholera, już mnie ktoś tutaj wykrył. Prawie że.
Aha, tutaj nie ma przejścia. Cholera jasna. Ale teraz zjebałem. Im więcej wyeliminujemy przeciwników po cichu, tym lepiej. O właśnie. Nie wiem, czy ktoś usłyszał, chyba nikt nie usłyszał, dobra, spoko, idziemy dalej. A, rebelianci tu atakują, a nie, to nie rebelianci. Where is this cursed Ampelias? Ah, Senu, dear girl, he cannot be found. He is dressed like all the others. Aha, dobra, okej. W takim razie będziemy musieli cały obóz przeszukać. A mamy czas, spoko. Rebelianci atakują. Trzeba chyba wezwać alarm. Dobra. O cholera, tam łupu jest. Czekajcie, to pozbieramy to, nie? No i mam tutaj skarb. Kryształki, dobra. Skarb 6 sztuk do zebrania. Oh shit. Wow, i tego tu jest. Kasa mi się tak średnio przyda, no, ale będziemy też ulepszać sprzęt do naszego poziomu, bo jest taka możliwość. Więc to też się przyda. A, tutaj tędy też można było przejść. Robi się dzień. To on? Tak szybko? Ale nam szybko poszło. Ja cię pierdził. 10. 11. The order is eternal. Nie, to chyba jednak nie był ten. O kurde, co to?
Nie, zarządca Ampel już nie żyje. Oczywiście to nie koniec, bo jeszcze będę chciał tutaj zbadać te okolice. O kurczę, bolesna śmierć. Wow. Czekajcie, bo mamy w tym burza śmierci, dobra. Czyli obrażenia, uśpienie przy trafieniu. Może być. A jak wygląda ten łuk fajnie. Czterdziesty poziom, dobra. Oczywiście jeszcze nie uciekamy stąd. Bo musimy całą tą okolicę przeszukać. Ale szybko poszło strasznie. To jest ten łuk, który właśnie przed chwilą zdobyłem. Całkiem fajny. A, mnie też trafił? Sio. O kurczę, jakieś klejnoty. Kurde, naprawdę świetnie się w to gra. Szukam skarbów. Ale to coś na razie kiepsko z tym. Nie, na murach tutaj byłem już, dobra, to nie. Ale powiem wam, przeszukanie całej tej miejscówki to nam trochę chyba czasu zajmie, cholera. O, to możemy... To możemy chyba zapalić. Może czwóreczkę tutaj damy. Nie wiem, czy to się zapali, czy nie. Chyba nie. Co to my mamy jeszcze zrobić tutaj? Zabij kapitana i zbierz skarb. Kurde, bela, to... Kupę roboty jeszcze. Szukamy dowódców, szukamy skarbów.
Powiem wam, że to nam na pewno zajmie się 10 minut. Jest kapitan. Tutaj już byłem. Tutaj już byłem. Dobra, idziemy w tamtą stronę. Te cele na razie nam nie znikają. A hidden one. We cannot leave his body to be treated like common refuse. A no czekajcie, bo żeśmy aktywowali teraz zadanie. Kurczę, z tymi skarbami to widzę, że coś będzie kiepsko. Ciężka sprawa. Ewentualnie jeszcze możemy jakieś podziemia szukać. Tam coś jest, dobra, możemy mykać. Aha, to też jest przeciwnik. Ultimum cord, tentasis. Et tua est. A, skarb. Dobra. W końcu jakiś skarb. Szukanie trochę igły w stogu siana, bo tu kurczę tyle tych sekretów tu jest. Obszar jest ogromny. Więc powiem wam, że to będzie nie lada wyzwanie zaliczyć to. Tam coś na górze jest, cholera. Nie wiem, czy to nie są strzały. To są strzały, dobra. Ciężka sprawa.
O, czekajcie, muszę słuchać jakieś te zwierzęta. Czekajcie, to jest przeciwnik, czy to jest nasz? Twardy. To co wytrzymałe, ja cię pierdzią. Dobra, jeszcze muszę dwa skarby znaleźć i będziemy mogli tą lokację opuścić. Czekajcie, pod spodem coś jest? Chyba nie. I walked into. O kurczę, zadanie otrzymałem jakieś. Zabij i znajdź winowajców. Chodzi o skórę, więc będziemy tutaj zabijać te hieny też. O, shit. Dobra, zaczekajmy, jak się to wszystko wypali. Fuksior. Czekajcie, niech nam się ten pasek napełni, bo to... Wszystko spalone, dobra. Więc to może zrobimy sobie cięcie. Żeby nie tracić czas wasz. Sobie tutaj na spokojnie to poszukam. A nie, trafił skubaniec.
Fajny mieczek. Ciężko, ciężko to będzie. Chyba cały czas się przeciwnicy pojawiają, wiecie? Się zastanawiam, czy Senu jest w stanie wykryć skarb? Bo wiecie, tak mogę latać cały dzień. Szukaj skarbu. O, gość zniknął. Dobra, moi drodzy, robimy cięcie. Jak znajdziemy skarb, to wam pokażę położenie. Gdzie to się okazało, że Senu może wykrywać skarb. O, cholera, ale zginął. Także właśnie tutaj sobie jeden wykryłem. Z tego co widzę. Zaraz jeszcze po drugi skarb pójdziemy. Tylko znajdziemy na mapie. Właśnie. A ja się kuźwa męczyłem przez całą grę, żeby znaleźć skarb. Zaczęło Senu uruchomić. Klikamy prawy przycisk myszy i sobie szukamy skarbu. No tylko też to nie jest takie proste. Ja nie wiem, czy nie muszę być gdzieś w miarę blisko. No tu jest skarb. Dobra, mamy. Okej. Okay. Super. Dobrze się składa. Etik, hoc modo. Ego ostendam tibi dolor. Tu jeszcze mamy jakieś pobliskie, nieśledzone zadanie. Daleko to jest stąd? No bo to tak wygląda, byłoby, jakby było trochę to daleko. No czekajcie, bo to może być w ogóle nie przypisane do tej lokacji. Chociaż. Myślę, że jak specjalnie schowali. A, to chyba tylko ten skarb. Chociaż ja wiem. A, nie tego szukałem. No, wtedy się nie da wejść teraz. Cholera. Ktoś spadł po prostu i zostawił łup. Ale to nie jest to. Tego szukamy. No i w końcu mi się udało znaleźć piąty przy pomocy Senu. Ostatni skarb. Powiem wam, że było naprawdę kuźwa ciężko. Mamy 100%. I dwa tysiaki jeszcze wpada, super. Możemy trochę tutaj zapolować jeszcze na ten. No właśnie, na te drewno i tak dalej. No za bardzo nie mamy czasu.
Odpoczywa, odpoczywa. Tutaj coś w pobliżu jest? O, drewno. Drewno, o, proszę bardzo. Spróbujemy to przejąć, co? Aj, chyba zginę, nie. Nie wiem, czy uda mi się doścignąć. Ale spróbujemy te drewno przejąć. Dobra, co tu mamy? Drewno? 30 sztuk drewna cedrowego, ale czad. Być może coś uda nam się teraz tutaj ulepszyć. Nie, dalej nie mamy skóry. Zwiększa obrażenia z dystansu. No to można dać, ale ja jeszcze sobie postaram się pozbierać skórę. Dosłownie jeszcze 2 minutki i będziemy kończyć, moi drodzy, bo już gramy dosyć długo. Tutaj mamy skórę, tak? Trochę daleko to jest, ale myślę, że... Bo wiecie co, pójdziemy na tą wysepkę, zobaczymy co tam jest. Mek, mek, mek. O kurczę. O kurde. O kurde, skarb tu jest. Czuję, że skarb jest pod wodą. No bank. Musimy zanurkować, dobra. Chociaż powiem wam, że nic mi nie wykrywa. A tu jest jakiś skarb. Czekajcie, skarb? Nie. Co to jest? Kryształ. Dobra, mamy lokację zaliczoną. Kurczę, patrzcie, nawet pod wodą są fajne lokacje. Ciekawe. Dobra, moi drodzy, 403 poziom mamy. Wykonaliśmy jedno zadanie poboczne, jedno główne. Więc zbliżamy się cały czas do celu. Moi drodzy, dzięki za uwagę. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam, Piona.